Na tej trasie mamy pętle w różnych długościach. Od 1 km dla dzieci, później 2 km. To jest bardziej takie biegi po zdrowie. Później 10 km dla amatorów. No a bieg główny to jest 42 i 21. 42 km pokonują najlepsi zawodnicy w granicy godziny. Godziny 7, godziny 10. Najszybszy do tej pory rekord jest poniżej godziny. Potoczna nazwa to są rolki, a mamy sport, który jest sportem wrotkarstwa. Jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich, dlatego że rolki to jest taka potoczna nazwa, a mamy wrotki. Wrotki w jednej linii i wrotki w dwóch liniach. Tutaj jest wyścig na wrotkach w jednej linii. 38.02 dokładnie. Nie wiem, jak będzie na wynikach, bo wiadomo, czas zawsze na zegarku jest inny niż na wynikach, bo się liczą chipy, ale 38 minut około. Nie po raz pierwszy. Całkiem niezły czas. Całkiem niezły. Można byłoby szybciej. Szybsi w Polsce są, także jeżdżą szybciej. No, warunki zdecydowanie dzisiaj ciepło, aczkolwiek katowicka trasa jest o tyle fajna, że jest całkowicie praktycznie w cieniu pod drzewami, także dość temperatura tam schodzi niżej, więc jest ok. Drugie miejsce na 21 km. Bez usprawiedliwienia się, kolega był o wiele, wiele lepszy. Na końcówce stanęliśmy, natomiast na samym finiszu poszedł mocny sprint 100-metrowy i z prawej strony no te pół kroku, także gratulacje dla niego, wielkie gratulacje. Drugie w Open, jakże wysokie miejsce. Jest co pobijać, lata lecą, ale spokojnie można wiele wykręcić jeszcze. Kontrola, utożsamianie się, polubienie bólu. Nie pierwszy raz. Jest bardzo małe, piękne miasto, naprawdę. Zachwyciło mnie, bo już dawno nie byłem od ostatniego razu. A sama trasa jak? Świetna, bo jest cień, nie ma tego upału, żeby bezpośrednie słońce po prostu przeszkadzało w jeździe. Bo to jednak jest no, ciężka rzecz. A ten chłód jednak daje troszeczkę tego oddechu, odpoczynku. Wszechstronnie uzdolniony. No, karykatura.